Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem sprawdzić, czy cynamon faktycznie zabezpiecza nasze rośliny przed ślimakami. Zrobię test. Na płycie betonowej mam tu już przygotowanego ślimaka. Po tej płycie betonowej doskonale sobie ślimak wędruje, daje sobie radę. Obsypię dookoła takie, zrobię kółeczko z cynamonu i sprawdzimy, czy ten ślimak stamtąd wyjdzie, jak on reaguje w ogóle na cynamon. Także zapraszam na test. Tu mam ślimaka schowanego. Obsypię tą doniczkę cynamonem. Myślę, że wystarczy. No, czuć mocno. I zobaczymy, co zrobi ślimak. Jak widzieliście, ślimak doskonale sobie poradził z cynamonem. Co prawda unikał go, ale jak nie miał wyjścia, to po prostu po nim przeszedł i tyle. Więc myślę, że cynamon wcale nie ochroni naszych roślin. Jeżeli ślimak będzie głodny i będzie chciał coś zjeść, to po prostu przejdzie po tym cynamonie i tyle. Szkoda, bo ja sobie wczoraj zakupiłem cały kilogram cynamonu, więc teraz liczę na to, że jabłonie w tym roku będą miały dużo jabłek i że będę mógł sobie robić szarlotkę. Pewnie mi ta szarlotka już pod koniec roku wyjdzie bokiem, ale coś z tym cynamonem muszę zrobić. Także tyle na dzisiaj. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.